podczas meczu na stadionie narodowym w Serbii, to mają bawiło się blisko 150 tysięcy ludzi. Oczywiście wiemy, że grupa kilkuset chuliganów zepsuła ten obraz. A teraz Państwu przekażę podsumowanie zdarzeń dzisiejszej nocy. Przed samym meczem doszło do starć polskich i rosyjskich chuliganów na lądzie Degora jako policja strefy kibica. Policja użyła środków przymusu bezpośredniego. Okłem zatrzymano 184 osoby, w tym 156 Polaków, 25 Rosjan oraz Węgra, Hiszpana i Algierczyka. W szpitalnych wysłach przyjęto 140 poszkodowanych, 19 obcokrajowców. W szpitalu zatrzymano jednego z rodzinnych i 8 Polaków. Z wielkim smutkiem chciałam Państwu powiedzieć, że 10 policjantów odniosło obrażenia, ochraniając tysiące bawiących się kibiców przed kilkuset chuliganami. W serii kibica odnotowano 110 interwencji medycznych. Na stadionie narodowym ratownicy pomogli 82 osobom. To były niegroźne w sumie zdarzenia. Co do strefy kibica, było 75 tysięcy osób w momencie, kiedy odbywał się mecz, a przez cały dzień przemieniło się przez 150 tysięcy. Poprawiliśmy komfort oglądania, wystawiamy dwa dodatkowe telewizory. Dzięki temu też osoby, które są w strefie kibica, mogą szerzej zająć miejsca, mogły te miejsca, z których można było oglądać mecz. Otwarto też większą liczbę punktów, które odwiedzający mogą odbierać wejściówki na trybuny. System ten będzie funkcjonował do końca mistrzostw. Komunikacja miejska funkcjonowała sprawnie. W godzinie 16 sukcesywnie zamykane były wybrane ulice w centrum, po prawej stronie Wisły, a autobusy skierowano na trasy objazdowe. Po zakończeniu meczu kibice korzystali przede wszystkim z pociągów zatrzymujących się na przystanku Warszawa Stadion i dzięki zastosowaniu śluzy ograniczającej dostęp do peronów, wsiadanie do pociągów odbywało się sprawniej niż po meczu otwarcia 8 czerwca. Powroty koleją ze stadionu narodowego przebiegały sprawnie, pociągi SKM i kolej mazowieckich kursowały co kilka minut, a kilka składów zostało wydłużonych, dodatkowe połączenia uruchomiły też przewozy regionalne. Kibice, którzy opuszczali strefę kibica, wybrali przede wszystkim metro i tramwaje, koło w Alei Zieleniewskiej, Waszyngtona, na ulicy Saskiej i Francuskiej, są przywracane już 20 minut po północy. Autobusy zaczęły kursować alejami jezioruskimi po godzinie 2, tramwaje na most Poniatowskiego wrócili po godzinie 3. Chcę podziękować wolontariuszom, którzy z uwagi na to, że był to piątkowo ciężki dzień pracy, mieli dużo więcej napięcia i tego typu właśnie pracy. We wtorek Warszawie pracowało około 600 wolontariuszy, z czego 130 w strefie kibica. Do ich głównych zadań należało m.in. udzielanie pierwszej pomocy medycznej osobom, które zostały poszkodowane. Niestety poszkodowana była jedna wolontariuszka. Po prostu ktoś uczył telefon i uderzyłem w głowę. Na szczęście nic poważnego się nie stało. Pomimo 50 ton śmieci zostawionych przez kibiców, Warszawa po kilku godzinach na twojego zakończenia była już czysta. Priorytetem oczywiście było posprzątanie jezdni, uruchomienie komunikacji miejskiej. Do nas uczestniczyło w sprzątaniu 600 osób. To, co dotyczy życia mieszkańców, mam na myśli najmłodszych, około 18 już dzieci z przedszkoli żłobków zostało odebrane. To świadczy o tym, że rodzice nie mieli problemu z oddaniem po swoje pociechy. Proszę Państwa, ponieważ ze względu na te wydarzenia, które miały miejsce przed pomeczem, chciałabym skierować wyjątkowe podziękowania do wszystkich służb, które działały na rzecz porządku publicznego, w szczególności do policji i do straży miejskiej. I to dzięki nim nie doszło do jakiegoś zdemolowania Warszawy. Z przykrością i smutkiem była informacja zwłaszcza o rannych policjantach. Mam nadzieję, że szybko wrócą do zdrowia. Chciałabym też, aby wnioski do sądu były surowe, bo rzeczywiście było to skandaliczne zakłócenie porządku. No chcę powiedzieć, że te osoby pewnie mają świadomość, część pewnie część nie, oni zostali za.
przeszłości. Pisali ci, którzy rozumieją, co znaczy być kibicem i gospodarzem. Myślę, żeśmy ten trudny dzień przeżyli w sumie bezpiecznie, bo takich poważnych wydarzeń w dążących życiu nie było. To oczywiście nie jest powód do pocieszania się, ale na szczęście rzeczywiście się tak zakończyło. No i co? Musimy trzymać kciuki za reprezentację, bo przede wszystkim pamiętajmy, że to jest jednak Euro 2012 i że mamy mecz z Czechami. Bardzo dziękuję.